Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Cię na kolejny odcinek z Pacific Drive. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Jesteśmy na arenie, która z tego co zrozumiałem cały czas się zmienia. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać dzisiaj, co będziemy mieli do zrobienia. Dobra, wejdźmy sobie na mapę i zobaczmy. Select the destination. Tagolo Legend. Ok, co my tutaj mamy? Atmospheric Shift, Anomaly Density. Na razie nic takiego tutaj nie mam. Wydaje się być przyjemnie. Tutaj mamy chyba jakąś stację benzynową. No właśnie, bo w poprzednim odcinku dużo się zmieniało podczas naszej zabawy, nie? Gdzieś sobie tutaj graliśmy chwilę i... Off you go. Make a left out of the garage, follow the access. Okazało się, że tak za chwilę była noc, potem był znowu dzień, potem noc nagle, nie wiadomo kiedy, nie? Bardzo ciekawe. Możemy sobie wszędzie chodzić z kapcia, tam już widzę, że jest coś niepokojącego. Okej. No dobra, bierzmy naszą furę i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Już trochę ją podreperowaliśmy w poprzednim odcinku. I tak myślę, że moglibyśmy spróbować wziąć piłę. W razie jakbyśmy po drodze znaleźli wrak samochodu, z którego moglibyśmy zabrać sobie części do naszego auta. Podnieśmy. Nie da się tutaj schować jakoś tego koła? Czy na dach na przykład? Przydałby się jakiś bagażnik dachowy? Nie, niestety nie. Szkoda, bo w aucie ewidentnie jest dużo miejsca, prawda? Dobrze, wyposażyliśmy sobie takie dziwne urządzenie, które ma coś robić. Pokaż. A, to jest po prostu mapa. Okej. Wszystko jasne, ale fajnie. Co my tutaj mamy? No już znacznie więcej tutaj widać. Wcześniej mieliśmy takiego złoma strasznego. Mamy tu prędkość. Co to jest? Change the ability. Chyba na razie nie mamy tutaj nic, prawda? Bo będziemy musieli najpierw to wszystko sobie odblokować. Okej, jesteście gotowi? No to jedziemy. Nie ma radia? Okej, jak szybko wypala się tu paliwo? Pokazuje nam się tam, kiedy naciskamy gaz i jak, w zależności od tego, ile gazu naciśniemy, tym więcej nam się tam pokazuje, że spalamy paliwa naraz, nie? Tak to rozumiem przynajmniej. O! Czaje ekran do czytywania. Oj, słabiutko, okej. No może być i tak. Co jest za mną teraz? Aha. No dobra. Myślałem, że będziemy mogli sobie tak luźno po prostu przejechać, wiesz, z jednego miejsca do drugiego. Okej. Dobra. Is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Co to jest plasma generator? Zabieramy? Recommended to impact hammer. Okej. Właśnie, bo tutaj mamy ograniczoną ilość miejsca w ekwipunku. Chyba będziemy musieli część rzeczy wrzucić do kartonów, zdaje się, które mamy w aucie, tak? Look at you, out in the zone all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. It's been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Zastanawiam się, ile tych rzeczy potrzebujemy zbierać i żebyśmy mogli coś z tego skraftować. A ile to jest na przykład przesada i co jest nam na razie potrzebne, a co nie, więc póki co zbieramy po prostu. Nie, no mamy już wszystko. Możemy zacząć budować. Okej. Przechodźmy do blueprints i impact hammer. Czy możemy to zrobić tutaj? Aaaa!
tutaj mamy taką matę do kraftowania. Okej, okay. No to spróbujmy. Więc Impact Hammer. O, możemy dużo rzeczy sobie tu kraftować, bo podniosłem sporo opcji, więc... aż dwa zrobiłem. Nie no, jeden mi chyba wystarczy. Dobrze, a możemy sobie schować tutaj rzeczy na przykład? O, ej, to super. Dawaj, chowamy. Na razie nic nam złego się nie stało, więc auta nie trzeba naprawiać. Okej, mamy to. Zrobiliśmy Smash Plasma Generators for Material. Dobrze. No to zobaczmy, jak to pójdzie. Gotowi? Let's go. Okej, myślałem, że to będzie czymś strzelać. Jeszcze raz. Mamy materiały. Podnieśliśmy Picket up Plasma. Okej, czyli mamy plazmę. I chyba tyle. Ciekawe, czy ten młot się zużywa? Nie? Mamy też kawałki szkła. Widziałem tylko jeden ten generator. Czy ich jest tu więcej? Gdzie? Chyba zebraliśmy już wszystkie materiały, więc można by było przejść dalej. Brakuje mi, kurde, latarki. Może można sobie ją tu wytworzyć. Panel. O! Mamy coś. Headlight. Ale to jest chyba do auta. W sumie brakuje mi tam jednego światła chyba w samochodzie. Tak, z tej strony nie mamy. Left headlight. Dokładnie. To wydaje mi się, że możemy teraz wytworzyć, więc lecimy z tym. Fajnie, że możemy sobie podczas jazdy to robić. Okej, i uwaga. Cyk, gotowo. O! Wiesz co? No nie wygląda to dobrze. Wygląda jak z sygnalizacji świetlnej, wiesz. Ta lampa. Zmieniła się pogoda. Jedziemy szukać kolejnych generatorów plazmowych. Zobaczymy, czy jest tu coś na mapie zaznaczone? My jesteśmy tutaj. No pewnie będzie gdzieś tam dalej, nie? Bo mamy tam jakąś wioskę, jakieś domki, więc pewnie tam znajdziemy te generatory. No to jedziemy. A, włączymy sobie światła. O, właśnie. Jest. Chyba mocniej świeci, co? No to ruszajmy. Mogłem tam chyba jeszcze koło wziąć z tego zniszczonego samochodu, ale wydaje mi się, że po drodze znajdziemy sporo różnych rzeczy. Aha, stamtąd przyjechałem, bo tak patrzę tutaj na tą mapkę i myślałem, że coś pominąłem. O! To jest wróg? Wiesz co? To ma jakieś koła i nie wygląda przyjaźnie. I to... ja myślę... dobra, lepiej nie jedźmy pod tym. Bo... o, żeż ty! I co mam teraz zrobić? Jak z tym walczyć? Okej, dało mi spokój na szczęście. Więc mamy chyba pierwszych wrogów i pierwsze jakieś miejsca, których warto unikać. Prawda? Tam mieliśmy wieżę. I nie wiem, czy przy tej wieży nie było też takiego... tej plazmy tutaj, którą musimy wydobyć. Okej, zobaczmy. Ty, samochód, stój. Kurde. Okej, teraz był na drive i pojechał do przodu. Chodźmy stąd. Ty, mocno mnie to bije. Dobra, bierzmy sobie właśnie. Okej, załatwione. Czyli tam też to musi być z tą plazmą, nie? Mamy na razie dwie plazmy, potrzebujemy 5. Teczkę chyba jakąś tam mam, także powinniśmy dać radę się naprawić. Czy tu będziemy mieli jeszcze to, czego szukam? Już mamy 4 plazmy, więc ta będzie raczej ostatnia. Okej. A
Mamy aż za dużo tej plazmy. To dobrze. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Okej. Okay. O, ty, mój samochód się coś naładował, jakby nie, coś go tam prądy obeszły. Dobrze. Locate the radio station. Replace parts. Dobrze, możemy chyba coś nowego sobie wykraftować, bo tam było parę nowych rzeczy. Zobaczmy. Tak, mamy tutaj panel. Przydałby się zderzak. Robimy sobie zderzak. I uwaga. Ha! Zderzak gotowy. Okej. Okay. Czy mamy możliwość zrobienia tylnych drzwi? Chyba obojętnie, które drzwi my tutaj wytworzymy, to po prostu są drzwi i możemy je władować gdzie chcemy, tak? Tak! Okej. Okay. Dobrze. W sumie fajnie było bez tych drzwi, bo od razu mogłeś sobie pójść do craftera i wykraftować wszystko. Cyk. Idziemy do tej stacji radiowej. W międzyczasie warto byłoby się gdzieś tam pozatrzymywać i wiesz, poznajdywać rzeczy, nie? Rozwalić jakiś samochód i stworzyć sobie dodatkowy panel, bo tam jeszcze jednego nam brakuje. Drzwi już mamy wszystkie, także spoko. No i tutaj mamy urządzenie do... czego właściwie nie. Na razie chyba nie ma się czym bronić jeszcze, więc... Tu mamy pokazane zdrowie auta. Tam drzwi moglibyśmy już ponaprawiać. Zobaczmy, co my tu mamy. Moglibyśmy od... O, czekaj, może nie jedźmy pod tym gościem. Sobie odbijemy. I... zobaczmy, czy uda nam się wejść do tego, do środka tutaj. Stawiłem włączone światła. Okropnie wygląda ten samochód, co? Zastanawiam się, czy jak mamy włączone światła, to czy akumulator nam się wyczerpuje? Tak! Okej, okay, trzeba na to uważać. Dobra, to wyłączmy światła w takim razie. Wycieraczki są wyłączone, automatycznie się wyłączają, kiedy wychodzimy z samochodu, więc jest dobrze. Teraz, jak otworzyć drzwi? Okej! Okay. Chemikalia. I chyba tyle. Dobra, wychodzimy stąd. Myślałem, że musimy to wziąć i wiesz, coś z tym zrobić, nie? Wystarczy, że po prostu to potniemy. Będziemy mieli jakieś unikalne elementy może. Okej, tu już nic nie ma, więc idziemy sobie dalej. No to samochodzik, jedziemy sobie. Szkoda, że za każdym razem trzeba go włączać i wyłączać. Może się okazać, że jak zostawisz na włączonym, to wrócisz i już nie będziesz miał paliwa. Patrzę, co tam jest. Jest ten kolejny dziwoląg. I coś jeszcze tam wyżej na czerwono widzę, że się świeci, więc może lepiej uważać. A co tu jest? A, to był generator jakiś. Widocznie już go nie ma. Okej. Okay. I tu coś jeszcze jest. No właśnie, rzuca mi tym samochodem. Zastanawiam się, czy... co mi zrobi ten taki dziwny robot, który tam śmiga. Możemy zabrać sobie plazmę, ale zanim to zrobimy... to zobaczmy, co jest w środku tego budynku. Wydaje mi się, że możemy się tam dostać. Tak jest. Okej, okay, zobaczmy. To jest kosz na śmieci. Dziwne. O, dzień dobry. Transmuter. Więc z tego, co przeczytałem w instrukcji, transmuter zamienia nam niektóre rzeczy w inne rzeczy. I tutaj mamy gear to road flare. A akurat nie mam żadnego gear, czyli nie mam zębatki, więc nie mogę zamienić na flary. Przynajmniej tak zrozumiałem. Możemy sobie tutaj wsadzać różne rzeczy, widzicie tutaj do tego. I wtedy zabierać chyba flarę. Okej. Okay. Czyli to jest taki inny rodzaj kraftowania. Zamieniamy coś na coś. Co my tu jeszcze mamy? Chemikalia i... chyba tyle. Zastanawiam się, jak walczyć z tymi potworami, które są na zewnątrz. A właściwie z tymi latającymi... coś. Nie. O, tam. Ta broń wydaje się być groźna, ale nie jest. Ona jest po prostu do otwierania rzeczy, albo do rozwalania tego.
czyli plazma generator. Cyk. Dobra, mamy zniszczone, zabieramy rzeczy. Przeczytałem jeszcze w samouczku, że trzeba dużo zbierać materiałów. Więc to jest klucz do przetrwania, więc dużo będziemy tego robić na pewno. Okej, więc... Okej, i... Co dalej? A! Coś się stało. A, okej. Wypluło coś. To jest obrazkowo wyjaśnione, że zębatkę zamieniamy na flarę. Ale coś się nie chce zamienić. W każdym razie, bierzemy sobie to do auta. Skomplikowane, stary. I ładujemy. A to raczej będzie na szczycie tej góry, tak? Okej. Tak to wygląda. Opróżniliśmy plecak, więc możemy się tam raczej przejść. Mamy narzędzia, które się już zresztą zużywają. Zobacz. Tutaj młot jest trochę zużyty i piła też. Ciekawe, jak ją naprawić. Niedługo się dowiemy. Okej, tu na szczycie góry coś jest, więc... Co to jest? Nie zabije mnie to? Nie wiem, czy dobrze, kurde, zrobiłem. O, shit. Co się odwala? Ty, to się świeci, tak? To jest moja może latarka? Fajnie, byśmy mogli zabrać ten plecak. Aha, już mam na sobie plecak, okej. Okay. Radio. Dobra, radio możemy w sumie rozbroić. Cyk i... Tam się coś złego dzieje na zewnątrz. O, czekaj, uciekajmy stąd lepiej, bo... Tu się coś złego dzieje, dobra, chodźmy stąd. Ja źle zrobiłem, że zabrałem tą rzecz stamtąd? Ty, mnie tu coś zabija. O kurde, ja tutaj stałem, czytałem samouczek, wiesz? Ale wygląda na to, że nie mogę tam tego chyba dotykać. Leczmy się. Okej, naprawiam się. Co to kurde jest? To są jakieś zlepione elementy samochodu. Zdaje się, że moje auto miało więcej szczęścia, jeśli chodzi o konstrukcję. Tam to nie udało się złożyć tak jak trzeba. Tutaj nawet jakoś fajnie wygląda. Okej, lepiej unikajmy tego typa, nie? Bo on coś tam może nas pozasysać. Okej, okay, jest dużo wraków samochodów. Ja się tu na chwilę zatrzymam i poszukajmy części. Okej, okay, zobaczmy, czy uda nam się stworzyć nową. Powinienem mieć już dość części, żeby to zrobić, więc... Dobra, tworzymy. Może sobie first aida stworzymy też. Aha, tutaj mamy pogrupowane te wszystkie części, które mogę sobie zrobić. Ciekawe, czy uda się go tak naprawić, żeby faktycznie wyglądał jak nowy. Czy zawsze będziemy takim gratem jeździć. To się faktycznie jakoś zmienia? Nie, no dalej są te... Dalej są te takie taśmy, które sklejają samochód w całość. I z tej strony mamy fajne koła, ale z drugiej strony mamy jedno takie koło zapasowe. Chciałbym właśnie zrobić takie lepsze koło. Słyszałem, jak coś tam się chyba darło za mną albo coś. Ruszamy dalej. O! Daleko nie zajechałem. Ale to nie jest nasze miejsce docelowe. Dobra.
jakaś anomalia. To jest jakby manekin, ale opisany jest jako turysta. Ciekawe. O kurde, ty! O, się wystraszyłem. Czy myślałem, że to wiesz, nic się z tym nie stanie, nie? A tu wybuchło. Tak. Coś czuję, że czekają nas liczne anomalie, że ciężko będzie przejechać przez następne kilometry. Zajedźmy tutaj. Znowu zabiorę plazmę. Prawie zginąłem od tego pioruna. Teraz zabieramy wszystko i znikamy. O, skończył mi się młot. Co się stało z moim autem? Coś tak siadł z przodu bardzo. Dobra, zrobimy sobie młot. Okej. I zostawimy tu. Use MRE. O, ciekawe. To działa jako apteczka. Spoko. Tam coś na górze jest, nie? Ale czy... To jest... A, myśmy chyba stamtąd przyjechali. Dobra, ruszamy. Zostawiłem furę na biegu, ale chyba jej się nic nie stało, więc nie musimy za każdym razem dawać na parkowanie. Tylko zastanawiam się, czy się sama wyłącza. Dobra, jak tam kawałek, zajedziemy. Tu mamy jakiś samochód. Dużo na razie takiego zbieractwa jest. Wydaje mi się, że plazma jest ważna, a tutaj akurat mamy dużo jej. I zrobiliśmy sobie młot, więc warto tam podejść, ale zanim to zrobimy, to się uleczymy. O nie, moja fura, czekaj, stój. Możesz ty. Kurde, niedobrze. Dobra. O nie, coś się dzieje z moim autem. Znaczy, pokazuje mi się, że są uszkodzenia. Okej, okay, myślałem, że ono się całkowicie niszczy teraz. Zabieramy te rzeczy. Coś mi się wydaje, że plazma to jest ważny surowiec, że dużo z niego można ciekawych rzeczy zrobić. Może nie dużo, ale ważne rzeczy na przyszłość. Bo tutaj to chyba jest takie źródło energii ogólne. Dobra, jedziemy dalej. O, nie to chciałem zrobić. Cyk. No i chyba zajeżdżamy na jakąś stację benzynową. Może będziemy mogli tam ulepszyć naszą furę. Póki co prowadzi się kiepsko. Myślę, że to przez koło zapasowe zamiast normalnego koła. Tu mamy jeszcze jaką chatę, ale tam sobie pójdziemy z kapcia później. Na razie zaparkujmy gdzieś tutaj samochód. W bezpiecznym miejscu. Okej. Okay. I możemy tankować. Okej. Okay. Dobrze. No, paliwa nie brakuje póki co, więc jest dobrze. No ale ja jestem zbieraczem, więc wszystko po drodze zbieram i to daje swoje efekty. Brakuje mi latarki. Musimy ją jakoś tutaj... Mam nadzieję, że będzie. Będzie można ją sobie wytworzyć. Na razie grzebiemy po śmietnikach, ale chciałbym wejść tu do środka. Yeah. Fajny jest ten młot. Będzie można wejść. Tu jest sporo zapasów, ale są one niemożliwe do zabrania. Więc nie wszystkie obiekty możemy sobie sprawdzić. Mam taki feel teraz, jak sobie tutaj gram. Jakbyśmy grali w jakieś hardkorowe The Long Dark, jakoś tak to się nazywało. Bardzo mi się podobała tamta gra. I chyba możemy to pociąć, nie? Tutaj też mamy podobną grafikę, może trochę bardziej zaawansowaną, ale klimat jest podobny. Chociaż tam już było takie hardkorowe przetrwanie, rozpalanie ogniska i tak dalej. A tutaj jest takie wszystko, wiesz, dziwaczne, nie? Zabieramy rzeczy. Keep your eye on the road.
chyba możemy przejść dalej. Mamy masę kartonów. Mało tu rzeczy było. Spodziewałem się czegoś ekstra w takim budynku. Tu mamy jeszcze jakiś taki automat z Rocket Cola. Tam jest budynek oświetlony, w którym może być coś, co mi się spodoba. O! Tu chyba są jakieś anomalie. Warto by było uważać, nie? Zobaczcie, jakieś takie żyły albo coś. Wszystkie te anomalia i w ogóle rzeczy, które można, to możemy zeskanować i o nich się dowiedzieć później w logbooku. Zaglądam tam co chwilę, bo nie wiem, co mam robić czasami. Tego gościa już zeskanowałem. Lepiej do niego nie podchodzić, bo on wybucha. Na razie nie mamy żadnej broni. Nie wiem, czy w ogóle można go dotykać. Na razie się go nie boję. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Okej, zobaczmy, coś z tyłu auta, czy garażu tego jest, bo to nie jest raczej dom. To jakiś taki garaż, kurnik. Nic nie ma. Chodźmy jeszcze do auta zobaczyć. Do tego lepszy byłby młot. Łom, znaczy się, nie młot. My mamy teraz młot, a ten młot jest aż za mocny do tego i za mocno go psujemy, jak otwieramy te rzeczy w ten sposób, więc łom byłby znacznie lepszy do tego. Okej. Dobra. To wracamy sobie do auta. Moi drodzy, jedziemy dalej. Ale będziemy już kontynuować tą przygodę w następnym odcinku. O, zobaczcie, rozpogodziło się. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć.